Cześć, czołem kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO i dzisiaj stricte, tak jak wam obiecałem, daję wam to, o co prosiliście. Czyli w odcinku wszystkie 15 walk PvP. Pierwsze 5 zrealizowałem jeszcze wczoraj w nocy, kiedy tylko pojawiła się możliwość zawalczenia na levelu 40 w PvP GO Battle League. I oczywiście z uwagi na to, że realizowałem to w łóżku już, tuż przed tak naprawdę zaśnięciem, przedstawię wam, jak wyglądała sama walka. Dokładnie 4, bo sądziłem, że włączam nagrywanie przy pierwszej walce, jednak tak się nie stało. Aczkolwiek niczego nie straciliście, bo przegrałem. Pokonał mnie definitywnie tutaj jeden Pokémon, jakim był Venusaur. I oczywiście na Twitterze, jak i też na Facebooku powiedziałem wam, żeby mieć jakiegoś Pokémona, który wytrzyma te ataki, ewentualnie, wiecie, mieć kontrę na Venusaura. Ale aczkolwiek wiele osób mówiło, że posiadało kontry inne, niżeli właśnie ten Pokémon. Jeśli chodzi o przeciwnika. Pierwsza walka. Wybrałem tutaj, widzicie, Somperta, Azumarilla oraz naszego kochanego Lucario. Sprawdźcie, jak mi poszło. Sądzę, że tak naprawdę przy pierwszej walce czułem się, przy drugiej walce, czułem się mimo wszystko taki mocniejszy, bo wybrałem innego Pokemona. Pierwszego. Pierwszego wcześniej wybrałem tam, z tego co pamiętam, Torpiusa, tak teraz zmieniłem go na Somperta. Jak widzicie na samym początku, definitywnie win. Patrząc na kontrę, jaką właśnie mamy wobec naszego tutaj kamiennego Pokemona, jak i też ziemnego podwójnie. A tak szybki, oczywiście tutaj wszystkie Pokemony z Community Day mają to do siebie, że ładują się bardzo szybko podczas walk PvP. Także to jest mega pozytywne. Spójrzmy dalej, oczywiście tutaj ładujemy kolejny. On zmienił właśnie w idealnym momencie. Prawdopodobnie da się to wyliczyć, jeśli chodzi o ataki, dokładnie ładowanie ich przy konkretnych Pokemonach. Być może to ułatwi niektórym grę, także śmiało możecie próbować. Jak widzicie, błąd jego był tutaj, że pozwolił mi rozwalić go, jego Lucario, charge atakiem. Nie wiem, czy to był misclick, ale zresztą później zobaczycie, o co chodzi, bo też taki błąd jeden popełniłem. I tutaj oczywiście docisnąłem go normalnym atakiem, nie wiem jaki miał charge atak. Nie patrzyłem dokładnie, ale istnieje możliwość, że adekwatny. Tutaj Lucario ewidentnie super efektywny do typu lodowego. Dobra, świetnie. Tutaj on atakuje. Tarcza kolejna. Tutaj oczywiście on ma chyba atak Blizzard, aczkolwiek mogę się mylić. Nie, Ice Beam, czyli ewidentnie pod PvP. Jeden z tych Pokemonów, które sparapował z naszego Research Breakthrough. Także tutaj prawdopodobnie jakiś nowy gracz. Aczkolwiek Lucario mieć na Great League, no to nie jest tak, wiecie, hop siup. I tutaj oczywiście musiałem atak użyć silniejszy, stracił tarczę, więc to będzie tylko łatwizna, w sensie sama łatwizna. Uderzyć go ciosem Close Combat, który tak naprawdę niekiedy ściska całego tyrka na raz. Także pierwsza walka wygrana, dokładnie, no pierwsza wygrana, gdzie pierwszą miałem przegraną. Goku Truce, takie wiecie, powiązanie, połączenie niemalże, Son Goku i Trunksa. Ci, którzy oglądają Dragon Ball, to wiedzą dokładnie, o co chodzi. Tutaj konkretna dalej, druga walka. Shiny na Shiny, Community Day na Community Day. Pierwszy tutaj ma atak, z tego co widziałem, wodny, Waterfall. My mieliśmy Water Gunna. Tutaj oczywiście zmieniłem na innego, też wodnego, także mamy odporność. Sprawdzimy tak naprawdę, jaki mamy atak na przeciwniku. Prawdopodobnie Community Day, definitywnie. Nie było tu tak naprawdę na czym się stawiać, bo przeciwko naszemu Pokemonowi on ma dużą wytrzymałość, więc ataki jakiekolwiek, które są nie super efektywne, będą zadawały bardzo mało obrażeń. A my oczywiście tutaj lodowym nieefektywny, aczkolwiek wiecie, jeden czy drugi, warto naprawdę tutaj brać pod uwagę na samym początku wykorzystywania tych, które ściskają szybciej tarcze. Aczkolwiek jeżeli faktycznie jesteśmy pewni, że zadamy więcej obrażeń, a przeciwnik nic nie zrobi, to oczywiście wykorzystujemy ten drugi, który będzie zdawał więcej obrażeń, tak jak ja teraz. Aczkolwiek wiecie, fery nie jest zawsze fajnie używać od razu. Dobra, dwie tarcze ściągnęliśmy. Nam zostały dwie. Tutaj oczywiście użyjemy tarczę, z uwagi na to, że mamy mało żyć, a nasz Azumarill potężne ciosy wytrzymał. Kolejny atak wybrałem lodowy, bo szybciej się załadował, co jest rzeczą jasną. Istnieje możliwość, że tutaj on próbuje nam ścisnąć do końca go, nie zmieniając go, bo obstawiam, że będzie miał Pokemona, który jest smoczy, więc będzie starał się ściągnąć na Pokemona, który oczywiście ma atak fery. Tutaj definitywnie nie wiedziałem, co on zrobił i w ogóle skąd ten wybór. Przegrywał kilka razy z naszym Cliffem, który posiadał właśnie Stentlera. Tak tutaj, no widzicie,
Ma dużą wytrzymałość, nawet jak na taki, ale pierwszy kombat, który posiada nasz Lucario, po prostu jest niszczący pod każdym względem. I trzeci Pokémon też typu normalnego, więc sam Lucario wystarczył. Spodziewał się to naprawdę, tak sądzę tylko, że po prostu będziemy wykorzystywać Pokémona, który w tym przypadku niespodziewanie będzie miał typ normalny, a każdy inny Pokémon ma atak neutralny lub nieefektywny wobec Pokémona. Przypuśćmy duchowy atak na Lucario, chociażby nawet. Także druga walka wygrana. China Killing King. O ile dobrze przeczytałem. Oczywiście tutaj mamy już pogodę zmienioną. O ile chyba nie zauważyłem, jak było wcześniej, ale chyba zmieniona pogoda. I oczywiście smoczek. My zmieniamy na atak fery. Zobaczymy, jak tutaj jemu pójdzie. Oczywiście atak pierwszy. My bez tarczy chcemy sprawdzić, jakie obrażenia zada przeciwnik. Jak widzicie, nieefektywne. Także to jest spoko. Lodowy drugi troszeczkę załadowaliśmy dłużej, tak żebyśmy mieli tutaj tak naprawdę charge attack już kolejny załadowany później. Także tutaj atak fery definitywnie. Dalej tarcza. Jak widzicie, pierwsza jego. My czekamy tak naprawdę tutaj przez przypadek. To jest moment, kiedy przez przypadek odpaliłem tarczę. Oczywiście neutralne. W sensie, wiecie, mniejsza defensywa. Tutaj, jak widzicie, zmienił nam na Blastoise'a. Nasza zmiana Pokémona jest troszeczkę opóźniona, bo się ładuje zmiana, ale właśnie przez tą zmianę pocisnął nam Pokémona, dokładnie ciśnie na Pokémona, który ma możliwość pokonać kontrę do swojego Dragonite'a. Tutaj bez tarczy i tutaj chyba właśnie się troszkę naciąłem, jeśli chodzi o obrażenia, ale i tak decyzja była adekwatna do zmiany. Tutaj Lucario, szybka zmiana, jest tarcza, my ciśniemy go dalej, on ma jeszcze jedną tarczę, powinien teraz użyć. Bez tarczy, ale też mniejsze obrażenia neutralne. Szybkim atakiem dokończyliśmy, to jest w ogóle sukces w tym miejscu. Spodziewałem się, że będzie jeszcze Hydrokanon, ale udało się. Teraz Smog, my jeszcze ładujemy drugi atak, Close Combat, raczej nie powinienem użyć tego, chyba nie użyłem, a to było dobre, bo ma jeszcze jedną tarczę. Mimo, że jest nieefektywny do typu latającego, ale użył tarczy. Użył tarczy. U nas brak tarczy, więc tutaj powinien nas ścisnąć. Dragon Claw, dokładnie, mimo, że nieefektywny, ale wiecie, sam Smog Dragonite ma potężne statystyki samego Pokémona. I Play Roll ode mnie, tarcza ściągnięta u niego, więc to jest tylko chwileczka. Dokładnie. Jeden cios i po nim. Jeszcze ostatni Pokémon i to jest Venusaur. Tak jest. Ostatnia walka i Venusaur. Nasz Pokémon ostatni, tutaj wodny, więc wystarczy tylko jakiś Razor Leaf w jego przypadku, ale tutaj definitywnie jest to Pokémon, który ma atak z Community Day. Definitywnie. Inaczej bym nie wybrał. I to jest Petal Blizzard. Jeszcze inaczej. Ładowany tutaj jednobarowo. Po prostu mam złe przeżycia, jeśli chodzi o spotkanie Pokémona, który jest typu Venusaur. Nic innego. I oczywiście ranga druga. Trzy walki wygrane, dwie przegrane. I teraz mamy możliwość, bo przeszedłem kolejne kilometry, żeby zawalczyć po raz kolejny na Great League. Przebyte kilometry możemy jeszcze raz tutaj zawalczyć. Dokładnie. Let's go battle. Sprawdzimy teraz inny zestaw Pokémonów. Z2 u mnie mówi o tym, że są to Pokémony, które mają odblokowany drugi atak. Robaczy, trujący. Może być ciekawie. To jest oczywiście ryzyko. Próbujemy wygrać. Red God Son Goku. Kolejny gracz, który ma oczywiście tutaj nick po Dragon Ballu. Sprawdźmy. Co on tutaj ma? Zapdos. Nieefektywne powinny być obrażenia. Co ja mam przeciwko niemu? Mam coś? Raczej nie. On mniejsze obrażenia. Sprawdźmy, co tu będzie. On pierwszy atakuje, spoko. Ja zachowawczo tutaj nie użyję tarczy. Ale potężne obrażenia. Także będę wiedział teraz, że na tanku musimy się bronić. Neutralne, spoko. Proszę się do końca. Jest skończony. My załadujemy sobie kolejny atak. Zobaczymy, co on wtedy wybierze. Mroczny atak. I wcisnąłem 3 razy charge attack i nic z tego nie wyszło. Mamy robaczy. Robaczy jest super efektywny na
Psychic. Tylko ładowanie tutaj dłużej zajmuje. Powinna być tarcza, zobaczymy jak to wyjdzie. Jest tarcza, stracił wszystko. Mamy Lucario, musimy go oddzielić, musimy go pokonać. Jeśli chcemy Lucario zostawić przy życiu. Atak Psychic. Tutaj oczywiście super efektywny. Ładowanie. Powinno być po nim. Jeszcze jedna tarcza, nawet nie pamiętałem o tym. Jeszcze jest, jeszcze udało się na koniec. Mógł mieć załadowany atak, nam tyle trzeba tylko. Ty oczywiście trawiasty użył, nam został jeden Pokémon, jemu też. I mam jedną tarczę, on nie ma wcale. Jest ekscelencik. I teraz będę starał się użyć już kolejny, albo już nie potrzebowałem. Ale blisko mu było do pokonania mnie. Jednak zwycięstwo. Nie powiem, było trudniej, ale wiecie, wybrałem nowe Pokémony. I w większości przypadków brałem kontry wobec niego. W sensie udało się trafić kontry. Odporność jednak tutaj byłaby bardziej adekwatna. Mroczny, psychiczny, odporność zostaje. Ten team. I chyba dzisiaj zrealizujemy sobie tylko i wyłącznie te 5 walk dodatkowych, bo jednak sporo czasu tracimy przy tym i nie chcę, żeby tak naprawdę was znudziły te walki. Tutaj oczywiście ognisty, walczący, fery, ognisty. Tutaj potrzebujemy tak naprawdę wytrzymać. Ziemny nie powinien być oczywiście super efektywny, ale trzeba mu ściągnąć tarczę. Ciekawe, czy użyje tarczy. Bardzo dobrze zrobił. Ja tu się boję, jakie ma atak. Długo ładował. O, latający. Nieefektywny. Do ziemi. Ja ładuję. Następnym razem spróbujemy wodne. Ciekawe, ile obrażeń on zada. Tak jest. Chociaż tutaj jeszcze raz, on ma prawdopodobnie większy atak. Mamy załadowany atak, ja jeszcze tarczy użyję, chociaż nie. Dobra, może być. Mamy atak nasz. Ten też Pokémon jest popularny, jeśli chodzi o wybory graczy. Tarczę pierwszą użył. Załaduj atak. Załaduj jeszcze atak, świetnie. Udało się. Jest ekscelencik. Tarcza czy nie? Bez tarczy, spoko. Jeszcze tam kilka dziabnięć uderzeń zrobiliśmy. On tutaj fery. Próbujemy tego. Dobra, mamy tarczę jedną. Na koniec nie chcę tak naprawdę tarcić naszego Pokémona. Tym bardziej, że latający jest super efektywny. To inno nie pokazało, ale stalowy mieliśmy drugi. Także chyba jest neutralne z obrażenia. Ojojojoj, błąd. Z mojej strony błąd. Już teraz nie wiem, czy on wie, że powinien użyć tarczy. Wiedział o tym. Attack incoming, dobra. Power up punch. Świetnie. Zmiana. O, pięknie, panie. Ice beam ode mnie. O to chodziło. On jest typu trawa. Ile obrażeń. Pięknie. Ja mam typ tutaj oczywiście wodny, więc ciekawe ile obrażeń zadamy. Jest Frenzy Plant. Oj, nie powiem. Nie było zbyt kolorowo. On załaduje sobie kolejny atak. Nie mam tarczy. Ma dwa Pokémony. I załadował kolejny atak. Definitywnie muszę teraz wybrać Pokémona, który ma jakiś atak z Community Day. Definitywnie. Kolejny raz natknąłem się na Pokémona, który ma Frenzy Planta i przegrałem. Także musimy tutaj użyć kontry na niego. No tego jestem ciekaw. Jak to wyjdzie? Walka kolejna. Lubię eksperymentować, jak widzicie. Meloreo.
Tutaj nie mamy walczącego. Nie mamy walczącego. Chociaż mamy walczący. Tarczę będziemy musieli pierwszą użyć. On idzie pierwszy. Tarcza. Bo tu może mieć Ice Beama, dokładnie. On użyje tutaj tarcz na pewno. Powinien. Nigdy oczywiście nie możemy być tutaj pewni, czy Pokémon... O! Też podoba mi się. Mamy jeszcze tarczę. Aczkolwiek wiecie, w tej chwili jest sytuacja, że ja nie mogę zmienić. A on może ma super efektywny atak, latający. Tego jestem pewien. Sky Attack na tym Pokémonie worth it. Dokładnie. Ale się dłużej ładuje, on nie ma tarczy. Nie mamy tutaj. Szybsze ataki są tutaj adekwatne. Jest, skończyliśmy go. Super, mamy naładowany kolejny atak. Sprawdźmy, przygotujmy się. Mroczny. Oczywiście tutaj warto jego wybierać tylko i wyłącznie, żeby niszczyć tarczę. Także mogliśmy zostać przy nim, ale... Tutaj on będzie zadawał potężne obrażenia, mimo wszystko. Mimo, że są neutralne. Dobra, bez tarczy sprawdźmy tak naprawdę, jako tutaj ma, jaki ma potencjał ten Pokémon. Dragon. Mega wytrzymałość. Kolejny atak. Miejmy nadzieję, że wpadnie na ekscelencie. Jest ekscelencik. Co on tu będzie kombinował? Kolejny atak załadowany. Jest kolejny ekscelent. Jest świetnie, powiem wam. Jest świetnie. Ciśniemy. Pragnę wspomnieć, że na tym Pokémonie mam zerowy atak. Zerową statystykę ataku. I teraz błąd zrobił. Aczkolwiek, no różnie to może bywać, bo gdyby zostawił tutaj charge attack na naszym Pokémonie na walczącego, to by mógł nas pokonać. I teraz łatwa wygrana. Tak naprawdę nie musiałem tracić żadnego Pokémona, ale... Jak już faktycznie bawimy się, to bawimy się do końca. Patrzcie! Jeszcze został. Także jedna przegrana na razie. Aha, tu i trzeba, pamiętam, odświeżyć trzeba. Za każdym razem, po każdej walce. Żeby zobaczyć aktualne wyniki. Jeszcze dwie walki. A weźmiemy tego. Ryzyk fizyk. Psychiczny. Może być ciekawie. Nie jestem pewien, ale może być ciekawie. Powiem wam, mam mieszane uczucia. Pierwsza walka tutaj. Mroczny. Sprawdźmy, co mamy. Mamy psychicznego i walczącego. Dobra. Bez tarczy mamy walczącego, więc będzie tutaj efektywny na ten mrok. Powinien użyć tarczy. Nie użył. Nieefektywny. To ja drugi... drugi atak to naprawdę jest... Pierwsza tarcza. Dobra, tutaj... Dobra, będziemy musieli zmienić. Nieefektywny atak. Gdybym użył tak naprawdę w tym miejscu Close Combat, poczekał chwileczkę, to mogłoby się to sprawdzić. Tarcza. On teraz wie, że będę go chciał ścisnąć do końca. On dobrze wie to. Outrage. Zdziwiony jestem. Ale teraz powinien wiedzieć, że załadowałem dodatkowy atak jeszcze. Dobra. Tutaj neutralny. Do końca ściśnięty. Mamy załadowany atak. Po jednym straciliśmy. Ognisty. Właśnie, ognisty. A ja wziąłem wodny. W końcu. Nie, stalowy będzie super efektywny. No to ostatniego pokona trzeba tak naprawdę mu zostawić, żeby użył charge ataku. Tak jest.
teraz użył charge ataku. Powinien nas powalić. Tak jest. I teraz ma ognisty, a ja powinienem go ściągnąć. Miejmy nadzieję. Ryzykuję. Zaryzykowałem. Ale to naprawdę przy kolejnym mielibyśmy trudności, więc tutaj definitywnie zły dobór Pokemonów. Bo mieliśmy naprawdę Pokemony tutaj wybrane losowo, a nie te, które powinniśmy tak naprawdę wybrać. I niech tak zostanie. Dwa niech będą. Liammoch. Z czego jesteś ulepiony? Chyba zrezygnował z walki. Albo się spóźnił. Oj, biedactwo. Coś mu się chyba telefon zaciął. Znaczy, nie wiem. Jednak się spóźnił, nie wiem ile zostało tam naprawdę nagrane. Nie wiem, która tak użyliśmy. Ale ma kolejnego, który jest podatny na takie walczące. Power Punch, spoko. Close Combat w tej chwili. Chociaż kurde, nawet nie trzeba. Nie wiem, który atak tak naprawdę wcisnąłem dalej, bo ryzykowałem. Power Punch, spoko. Wystarczająco. Także kolejna walka tutaj mega prosta. Oj. Wszystkie podatne na ataki walczące. Jednym Pokemonem go zdzieliłem. Proste zwycięstwo. No to tak naprawdę nie jestem zadowolony, bo to było proste. Bardzo proste. Tutaj oczywiście longest streak, tak jak wcześniej. 3. Zwycięstwa 6. Walk 10-4 przegrane. Pokemon, który otrzymaliśmy, to nie jest Pokemon. To jest dalej charge TM-ka. Spoko. Także bez Pokemona. I kolejne oczywiście walki trzeba odebrać w momencie, kiedy przejdziemy kolejne 5 km. Jest kolejna ranga, trzecia. Ale na dzisiaj to już koniec. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeśli macie jakieś tutaj dygresje lub też jakieś rady, napiszcie w komentarzu, na pewno odpowiem. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, heja!